Chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, amen. 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 Nie potrzeba wielkich słów, by powiedzieć innym, że przyszedł człowiek, Chrystus Pan, by pokazać miłość nam. Rozumieć łaski dar, tak niegodni grzesznicy, liczysz się tylko Ty. Jak dziękować mamy Tobie, jak zrozumieć łaski dar, tak niegodni grzesznicy, liczysz się tylko Ty. On Liczysz się tylko Ty. Jak dziękować Tobie, jak dziękować mamy Tobie, jak zrozumieć łaski dar, tak niegodni grzesznicy. Liczysz się tylko Ty. Łaski dar, tak niegodni grzesznicy.
prawdziwy, Boże. Tak jak wyśpiewaliśmy te słowa przed chwilą, Panie, chcemy uwielbić Twoje święte imię, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. Panie, prosimy Ciebie, abyś wypełnił to miejsce swoim świętym duchem. Boże, i dzisiaj tutaj, w tym miejscu i tam, gdzie jesteśmy, wybieramy, aby oddać Tobie chwałę. Bądź uwielbiony, drogi Boże. Śpiewajmy razem i uwielbiajmy naszego Boga. Przyłączcie się do nas. Tam, gdzie jesteście, oddajmy Mu razem chwałę. Ty jesteś tu teraz. Uwielbiam, Panie, Cię. Me serce otwieram. Podnoszę ręce swe dla Ciebie. Śpiewać chcę, wywyższam Twe.
Ciebie wybieramy na swojego Pana, Króla. I dla Ciebie śpiewamy Alleluja. Wznoszę Alleluja w obecności nieprzyjaciół mych. Wznoszę Alleluja, uciszę tym niewiary krzyk. Wznoszę Alleluja, ta melodia moją bronią jest. Wznoszę Alleluja, niebo walczy zamiast mnie. Głośniej, niebo walczy zamiast mnie. Śpiewam jeszcze głośniej, w obecności nieprzyjaciół mych.
Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w czasach, kiedy totalnie nie wiemy, jak będzie wyglądało jutro. Zwłaszcza te minione miesiące, myślę, że wielu z nas pokazały, że nie wiadomo, co przyniesie jutro. I choć tak wiele rzeczy się zmienia i być może czujemy, że grunt wysuwa się nam spod nóg, jest jedna sprawa, która nigdy, przenigdy, niezależnie od okoliczności, nigdy się nie zmienia, mianowicie to, że Pan Bóg jest dobry i że zawsze w Nim możemy pokładać swoją nadzieję. I warto uchwycić się tej prawdy, zwłaszcza w takich czasach. I choć czasami nie czujemy Jego obecności, Jego działania, życie jest trudne, to jednak mamy tylko dziś. I warto dzisiaj zdecydować, aby zaufać Panu Bogu i za Nim podążać. A zapewniam Was, że On będzie prowadził nas każdego dnia. Nawet w tych trudnych okolicznościach. Nawet w tych okolicznościach, kiedy nie wiemy, jak będzie wyglądało jutro. Wiem, że łatwo się mówi, ale o wiele trudniej robi. Ale nie wiem, jak Wy, ja dzisiaj chcę zdecydować, aby zaufać Panu Bogu i za Nim podążać każdego dnia, niezależnie od okoliczności. I o tym też chcemy śpiewać.
psalmie 139 czytamy takie słowa. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbym wniosła, bym ją pojął. Wspaniałe słowa, które możemy przeczytać. Czy to nie jest cudowne, że ten wielki, potężny Bóg, który stworzył nas, wie o nas wszystko, dał nam wolną wolę, dał nam wolny wybór i z jakiegoś powodu chce, abyśmy oddawali Mu chwałę, abyśmy Go uwielbiali. Chociaż w całym niebie pełno istot niebieskich i aniołowie nieustannie śpiewają i oddają Bogu cześć, uwielbiają Jego święte imię, to jednak On kocha nas, niedoskonałych, grzesznych ludzi i chce, abyśmy my oddawali Jemu chwałę. To jest wielki przywilej. Każdy z nas może to wybrać, aby uwielbiać i oddawać chwałę Bogu. A świadomość, że nie jesteśmy tutaj sami, że całe niebo uwielbia Jego, jest jeszcze większa. Dlatego zachęcam, śpiewajmy razem i oddawajmy Jemu chwałę. Miłość swą dałeś nam, jesteś światłem w ciemności, serca w nas żyją znów, w Tobie mamy nadzieję. Wielbimy Cię, wielbimy Cię, Chloe.
bądź moją wizją, radością mą, nagrodą dla mnie Bóg. Bądź mą mądrością, chcę słuchać jej, ma wartość w Tobie jest. Bądź mym schronieniem, bądź siłą mą, odkupicielem mym. Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać to.
Zaśpiewaj mi jeszcze raz te słowa. Bądź wywyższony, bądź wywyższony, Jezu na wieki, bądź wywyższony. Wschodem słońca znów nadszedł czas.
nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. W wieczności z Tobą piękna zawsze. Jeszcze raz te słowa. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go. Duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Duszo ma Pana chwal. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Nasz Ojciec, nasz Stwórca, chcemy być blisko Ciebie, największy, jedyny Bóg. Obrońca, zwycięzca, wspaniały nasz Zbawiciel, największy, jedyny Bóg. Jesteś zawsze przy nas, własce nam wybaczasz, wolność mamy w mocy Twej. Stoimy pod wrażeniem Twej chwały, w zachwycie, bo tak kochasz nas. Znosimy ręce w swym uniesieniu.
zadziwiasz, zachwycasz, panujesz sam na wieki, największy jedyny Bóg. Twe piękno, majestat, twa chwała nie ma granic, największy jedyny Bóg. Jesteś zawsze przy nas, w łasce nam wybaczasz, wolność mamy w mocy Twej. Stoimy pod wrażeniem Twej chwały, w zachwycie, bo tak kochasz nas. Wznosimy ręce w swym uniżeniu, wystarcza nam. Nie ma wspanialszego niż nasz Bóg. Nie dorówna Tobie już nikt. Chcemy życiem chwalić Cię, uwielbiam imię Twe. Nie dorówna Tobie już nikt. By oddawać Tobie chwałę, by być tymi, którzy dostrzegają w Tobie tego, który jest Panem i Królem i Mesjaszem. Panie, dzisiaj podnosimy swój głos, by wielbić Ciebie. Podnieśmy swój głos, by oddawać Mu chwałę, by Go wielbić. Panie, Ty nas stworzyłeś po to, by Cię wielbić. Stworzyłeś nas po to, byśmy mogli Cię uwielbiać i być w Twojej obecności. Cię, Panie, wielbimy Cię i zapraszamy Cię w te wszystkie miejsca, w których brakowało nam Twojej obecności, w których czuliśmy się słabi, w których czuliśmy, Panie, że nie domagamy. Dzisiaj zapraszamy Cię, Boży Duchu, Duchu Święty. Przyjdź, przyjdź. Przyjdź jak tchnienie, które daje życie. Przyjdź jak tchnienie, które przynosi oddech,
który przynosi wytchnienie w tych wszystkich trudach życia. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przychodzisz, tak jak wszedłeś do domu rodziny, która do córki Jaira, która była zmarła. Ty przyszedłeś, Panie, i zmieniłeś to miejsce. Przemieniłeś ten dom. Dom, który był w cierpieniu i bólu. Przemieniłeś w miejsce objawienia się Twojej chwały. Dzisiaj zapraszamy Cię, Panie, byś wszedł w te wszystkie miejsca bólu, cierpienia, trudu. Byś wszedł w te wszystkie miejsca, Panie, w których jesteśmy obolali, zmęczeni, w których, Panie, to życie zaczęło nas przerastać. I zapraszamy Ciebie, Jezu Chryste, który masz moc i władzę nad życiem i śmiercią, nad chorobą. Ty jesteś tym, który panuje i króluje. Zapraszamy Cię, Jezu. Zapraszamy Cię, Jezu, bo wiemy, że kiedy Ty wchodzisz, kiedy Ty przychodzisz, kiedy Ty wchodzisz przez drzwi naszego serca, wszystko się zmienia. Zapraszamy Cię, Jezu. Teraz bardzo konkretnie może pomyśl o tych wszystkich miejscach, w których jesteś sam, czujesz się sam. Pomyśl o tych wszystkich miejscach, w których czujesz, że nie masz sił. Bo Jezus chce przyjść jako ten, który pokonał wszelką ciemność, wszelki ciężar, który złamał wszelki ból w swoim ciele. Słowo Boże mówi, że nie takiego mamy arcykapłana, który nie umiałby współczuć naszym słabościom. Nie jesteś jednym z wielu, Jezu. Nie jesteś jednym z wielu arcykapłanów, którzy musieli składać ofiary raz po raz, bo były niedoskonałe. Jesteś jedynym, który złożył za każdego z nas ofiarę z własnego ciała, z własnej krwi. Oddałeś wszystko, co miałeś, aby zapłacić za nasze winy, aby zapłacić za nasze nowe życie. I dzisiaj, Panie, wyciągamy swoje ręce, by przyjąć nowe życie. Przyjmujemy nowe życie. I zapraszamy Cię, wpuszczamy Cię wszędzie tam, gdzie próbowaliśmy żyć na własną rękę. Gdzie próbowaliśmy zmagać się z problemami życia na własną rękę. Gdzie próbowaliśmy walczyć ze złem na własną rękę. Ty dzisiaj przychodzisz i mówisz, ja dzisiaj chcę wprowadzić pokój, mój pokój do Twojego życia. Więc Panie, przyjmujemy go, przyjmujemy Ciebie. A kiedy Ty przychodzisz, wszystko się zmienia. Przyjdź, Boży Duchu, przyjmuj Jego obecność teraz. Nie musisz się teraz spieszyć, ale zatrzymaj się w Jego obecności i pozwól Mu działać. Królu chwały, wchodzisz w to, co zniszczone, w to, co zmiażdżone, w to, co beznadziejne. I przynosisz życie. Potężny, wielki, święty Bóg. Jezu, wywyższamy Cię. Jezu, wywyższamy Cię. Działaj w nas, Duchu Boży, teraz. Duchu Święty, działaj w nas. Módl się w nas. Ratuj nas. I dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz. Teraz przychodzisz. I zmieniasz. Ogłaszamy błogosławieństwo. Ogłaszamy życie. Ogłaszamy nadzieję dzisiaj, która płynie z Twojego krzyża. Która płynie z krwi, którą przelałeś. Przyjmujemy dzisiaj każdy owoc Twojego krzyża. I niech w imieniu Jezusa
Wyjdą na wolność wszyscy ci, którzy myśleli, że muszą tak żyć. Że muszą żyć w niewoli. Że muszą żyć w ciągłym rozpamiętywaniu tego, co minęło. W imieniu Jezusa niech przyjdzie koniec do starego życia, do starego myślenia. Niech w imieniu Jezusa przyjdzie nowy początek, bo w Tobie wszystko zaczyna się od nowa. Wierzę, że Pan dziś przychodzi do osób, za którymi ciągnęło się stare życie. W Twoim myśleniu, w Twojej pamięci, w Twojej codzienności nie byłeś w stanie uwolnić się od tego, co było i minęło. A On dziś przychodzi, by dać Ci nowe życie. W imieniu Jezusa niech to, co stare i dawne, straci swoją moc nad nami. I niech przyjdzie nowe. Nowa nadzieja, nowa wiara, nowa radość i nowy pokój. Niech Twoja miłość rozlewa się w nas, Panie. Wierzę też, że Pan przychodzi do osób i będą słuchały nas i słuchają nas osoby, które myślały, że są, weszły i oglądają tę modlitwę przypadkiem. Pan mówi, to nie jest przypadek, ja dzisiaj pukam do drzwi Twojego serca, ja dzisiaj przychodzę po to, żeby zapukać do drzwi Twojego serca i pytam się Ciebie, czy otworzysz? Jezus dziś pyta, czy otworzysz? On dziś chce wejść, On chce poukładać, On chce stworzyć w Tobie nowego człowieka. Myślałeś, że straciłeś życie. Myślałeś, że Twoje życie było tak pełne błędów, że nic się już z tego nie da zrobić. A Pan mówi, pozwól mi wziąć Twoje życie w moją rękę, w moje dłonie. I ja dziś czynię wszystko nowe, wszystko nowe, wszystko nowe. Ja dziś mam moc dać Ci nowe życie. Mam moc przywrócić radość. Mam moc przywrócić miłość. Mam moc przywrócić życie. I w imię Jezusa, niech teraz przychodzi Twoja łaska. Niech rozlewa się Twoja łaska. Teraz, Panie. Teraz, Panie. Jezus, imię Jezus przynosi wolność. Imię Jezus przynosi wolność. Potrzebujesz tylko tego imienia. Uwielbiamy Cię, Panie, wywyższamy Cię, bo kiedy Ty mówisz słowo, ono się dzieje. I dziękujemy, że dokonujesz tych dzieł pośród nas. Chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie, Panie.
to wszystko, co mogę Ci dać. Dziękować chcę ja i cały mój świat. Nie pozwól mi, Panie, nigdy zapomnieć. To Ty jako pierwszy znalazłeś nas. Żyjemy w biegu, goniąc za wiatrem, szukamy sensu wokół nas. Pragniemy wiedzieć, co nas czeka, pytamy, co nam Boże dasz. A gdyby tak spojrzeć za siebie, zobaczyć można Boga ślad. On wiernie trwa przy ludzkim boku, oddaje siebie, żyjąc w nas. Śpiewamy te słowa, dziękuję za wczoraj, za dzisiaj i za jutro. Zawsze w głowie powtarzam sobie, Boże, Boże, to jest moja modlitwa, proszę Cię, naucz mnie dziękować Tobie w każdych okolicznościach, bo nie wiem, co przyniesie jutro. Czasami jak to śpiewamy, aż się boję,
Myślę sobie, a jeżeli jutro wydarzy się coś strasznego? I czy ja będę umiała wtedy podziękować? Chciałabym, żeby tak było. Dlatego tak się modlę i zachęcam was do takich samych modlitw. Bo tak jak mówiła Karolina, życie przynosi wiele trudnych chwil i nie wiemy, jakie to jutro będzie, ale dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, wiemy, jaka może być nasza wieczność. Jeżeli otworzymy dla Niego swoje serce, zaprosimy Go, uczynimy Go Panem swojego życia, to nie musimy robić już nic więcej, aby znaleźć się w wieczności w niebie, w miejscu bez bólu, bez łez, bo On zrobił już wszystko, aby nam to miejsce tam zagwarantować. On zabrał swój grzech, nasz grzech na siebie. On umarł na krzyżu, ale też zmartwychwstał. Pokonał śmierć, pokonał grzech i teraz czeka na nas, czeka na swoje dzieci, szykuje dla nas cudowne miejsce. I choć te chwile tu na ziemi mogą być dla nas bardzo trudne i ciężko czasami jest powiedzieć dziękuję, zachęcam do tego, abyśmy to robili, bo jeden powód wdzięczności mamy zawsze, bez względu na okoliczności. Możemy Mu dziękować za tą łaskę, za odpuszczenie naszych grzechów i za to, że czeka na nas teraz w cudownym miejscu. Zaśpiewajmy razem bardzo radosną piosenkę właśnie o tym, jak wdzięczni jesteśmy Mu za to, co dla nas uczynił. Dać. Śmierć pokonałeś, z grobu wyszedłeś.